50 lat temu zmarła Marilyn Monroe. 50 lat temu. Amerykańska modelka i gwiazda filmowa, legenda światowego kina lat 50. i 60., nazywana ikoną podkultury i symbolem seksu. Była jedną z tych postaci, których wizerunek przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o wieku XX. Upamiętniana w filmach i piosenkach, wzór uwodzicielskiego stylu po dziś dzień. A jednak, gdyby zapytać, na czym polegała jej wielkość, większość z nas miałaby naprawdę problem z odpowiedzią. Owszem, była nagradzana jako aktorka, ale dałoby się wskazać niejedną postać, która na tej niwie osiągnęła znacznie więcej, a jednak ostatecznie nie znalazła miejsca we współczesnym panteonie. Czy to niesprawiedliwe? Oczywiście, że tak. Wobec tego, dlaczego tak się dzieje? W postaci Marilyn Monroe, jak w zwierciadle, odbijają się reguły rządzące światem show biznesu, który wywyższa, kogo chce i kogo chce posyła na dno. Czyni z człowieka półboga, ale to tylko zewnętrzna powłoka, za którą najczęściej kryje się duchowa pustka, prowadząca gwiazdę na skraj rozpaczy. Historia Monroe jest smutnym potwierdzeniem tej prawdy. Nazwanie jej celebrytką byłoby krzywdzące, bo jej dorobek artystyczny przewyższa wielokrotnie osiągnięcia dzisiejszych gwiazd, znanych z tego, że są znane. Myślę, że wy się lepiej znacie na muzyce, filmie. Ta aktorka, o której mówię, znacznie przewyższa taką gwiazdę jak Doda, na przykład. Można powiedzieć, że postać Monroe została wykreowana przez hollywoodzkich producentów. Zmieniano jej włosy, twarz, całą powierzchowność, a prawdziwą tożsamość ukryto pod pseudonimem. Ale trudno było przez większość życia udawać kogoś innego, niż się naprawdę jest. Jej kolejne małżeństwa, kto zna jej życiorys, rozpadały się. Aktorka popadała w depresję, nadużywała alkoholu i leków nasennych. W efekcie zaczęła sprawiać na planie coraz większe problemy, opóźniając powstawanie filmów. 5 sierpnia 1962 roku znaleziono ją martwą w jej domu w Los Angeles. Sekcja zwłok wykazała przedawkowanie środków nasennych, ale okoliczności jej śmierci tak naprawdę do dziś pozostają niewyjaśnione. Michael Jackson zapowiadał, że będzie żył 150 lat, a nie dożył nawet 51. Kiedy umierał, w niczym nie przypominał cudownego dziecka, które zachwycało wszystkich śpiewem i tańcem podczas występów z rodzeństwem. Twarz Michaela Jacksona zmieniły liczne operacje plastyczne. Miały go odmłodzić, ale uczyniły z jego oblicza maskę, z której było coraz trudniej cokolwiek wyczytać. Ubóstwiany przez tłumy, uciekał od rzeczywistości w świat infantylnych rozgrywek, na które wydawał miliony z najlepiej sprzedających się płyt w historii ludzkości. Nazwa jego posiadłości – Nibylandia.
świetnie tę ucieczkę opisuje. W Nibelandii było wesołe miasteczko, zoo, sala kinowo-teatralno-taneczna, indiańska wioska, a nawet XIX-wieczny dziki zachód. Tyle, że w tym miejscu nie było z kim się bawić. Perfekcyjny na scenie i w studiu artysta witał się wyłącznie w rękawiczkach, a na spotkania z fanami przychodził w maseczce, która miała rzekomo chronić go przed bakteriami. Nie uchroniła go jednak przed bólem, zarówno tym duchowym, jak i fizycznym. Uzależnienie od środków przeciwbólowych stało się pośrednią przyczyną jego śmierci. Kochani młodzi, podobnych historii współczesnych, w cudzysłowie, ikon można by wymienić znacznie więcej. Presley, Madonna. No i również można by wymienić nazwiska takich krajowych artystów, ale nie będę ich wymieniał, bo wy lepiej te nazwiska znacie. Wszystkie one dowodzą, że blask, jaki daje popularność, bywa często złudny, zwłaszcza wtedy, gdy sam artysta uwierzy w swoją doskonałość oraz w to, że mu więcej wolno niż innym. Dla nas, konsumentów podkultury, to także nauka, by nie ulegać zbytnio wielkościom narzucanym nam przez media. Bo to najczęściej przeciwieństwo tej wielkości, której uczy Ewangelia. Gdy 50 lat temu umierała Monroe, biskup Karol Wojtyła głosił w Krakowie rekolekcje dla artystów pod tytułem Ewangelia a sztuka. Mówił wówczas między innymi tak. Zapis Ewangelii ukazuje, jak Jezus reaguje na słowa młodego człowieka, który mówi do niego: nauczycielu dobry. Dobry jest tylko Bóg. W Bogu realizuje się w pełni wszystko to, co zawiera się w pojęciu dobra i piękna. Piękno jest zawarte w całym stworzeniu, w dziełach człowieka. Człowiek pragnie je utworzyć, aby potem tam znajdować i w ten sposób spotykać się z dobrem. Chrześcijaństwo jest dla człowieka przeobfitym źródłem natchnień, co pokazują dzieje kultury. Ewangelia także dla człowieka współczesnego jest źródłem twórczego niepokoju. Piękno w człowieku, w dziełach sztuki, także muzycznej, jest fragmentem, przebłyskiem. Jesteśmy na tropie tego, że On jest. On, Bóg. Każde słowo, gest, każdy dialog Chrystusa w Ewangelii są fragmentami wielkiego dzieła Boga, odkupienia. Bóg działa, stwarzając, ale i zbawia. Zwrócony ku człowiekowi. Potrzebny człowiekowi nie tylko do natchnień, ale jako punkt orientacji. Orientacji życiowej. By dzieła nie stawały się bożyszczami, żebyśmy nie zatrzymywali się na tym pięknie, które sami tworzymy. Bo człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga. I tego człowiekowi nigdy nie wolno zapomnieć. Talent. Znamy ewangeliczną przypowieść Jezusa o talentach. Dar Stwórcy, za który trzeba płacić całym swoim życiem. To jest talent. W jakiś sposób talent czy talenty nadają sens życiu. Chodzi o to, aby człowiek obdarowany talentem czy talentami tworzył dzieła sztuki, żeby wcielał piękno, czyli Boga, a przez to służył ludziom. To dlatego jest takie ważne, abyśmy na tym etapie naszego życia, na etapie młodości, rozeznali nasze talenty. A każdy z nas, każdy z was je posiada.
Może to być tylko jeden talent, ale to może być wszystko, co może decydować o waszym życiowym szczęściu. Dlatego to jest takie ważne, abyśmy dzięki naszym rodzicom, szkole, kościołowi i naszemu wysiłkowi rozpoznali ten talent, którym Bóg nas obdarzył, żebyśmy te talenty rozwinęli, pomnożyli na swój pożytek i na chwałę Boga. Największym talentem wśród wszystkich, jakie posiadamy, jest talent samego człowieczeństwa. Bóg będzie nas sądził z tego, jak użyliśmy różnych talentów. Będzie nas sądził z tego pod kątem użycia jednego zasadniczego talentu, talentu człowieczeństwa. Za nasze człowieczeństwo zapłacił sam Bóg. Nasze człowieczeństwo jest odkupione i o tym zawsze musimy pamiętać. Na naszym człowieczeństwie ciąży cena Bożej zapłaty i Bóg będzie nas sądził z wartości naszego człowieczeństwa. To jest podstawowa prawda Ewangelii. To jest podstawowa prawda naszego życia. Ewangelia mówi człowiekowi o wartości jego człowieczeństwa, o wartości nieprzekraczalnej, nieprzenośnej. W tej ocenie człowieczeństwa Ewangelia jest bezkompromisowa. To jest jej olbrzymia siła. Z niej wynika, że człowieka nie wolno traktować tylko funkcjonalnie. Żadna funkcja człowieka nie jest ważniejsza od bycia człowiekiem. Podstawowa jest wartość samego człowieczeństwa. Ewangelia jest bezkompromisowa, gdy chodzi o wartość człowieczeństwa. Nie zastąpią człowieka, nawet największego artysty, żadne jego dzieła. Decyduje i rozstrzyga to jedno zasadnicze dzieło, którym jestem ja sam, jako człowiek. Wobec tego trzeba siebie zapytać i ciągle pytać na drogach naszego życia, co z siebie zrobiłem i co z sobą zrobiłem. Na tym tle wyrasta naczelna i nadrzędna rola sumienia w życiu ludzkim. Sumienie orzeka o wartości mojego człowieczeństwa, mojego ja. Chodzi o to, aby sumienie było wrażliwe nie tylko w kierunku zła, ale także w kierunku dobra. Człowiek żyje w ustawicznym napięciu. Doświadczamy tego nieustannie na co dzień. Wy również tego doświadczacie. Żyje w ustawicznym napięciu wśród różnych sprzecznych dążeń. Jest napięcie między przyjęciem a odrzuceniem Boga. Człowiek ma w zasięgu jedno i drugie. Może Boga przyjąć i może odrzucić. Jak i Bóg może człowieka po zakończeniu jego ziemskiego życia przyjąć, albo może go odrzucić. Bóg chce człowieka przyjąć, pozyskać, zdobyć. Bóg mnie szuka, bo mnie kocha. Chce mnie spotkać i liczy na dobro, jakie podejmę. Kochani młodzi, po tym rozważaniu już wiemy, co znaczą słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, że bogatemu jest trudno wejść do Królestwa Niebieskiego. Prawdziwie wielkim jest ten, kto idzie przez życie z Jezusem, kto dzięki Jego łasce jest gotów przechodzić nawet przez ciasne bramy Jego wymagań do Królestwa Niebieskiego. I takiego właśnie egzodusu ziemskimi drogami każdemu z was życzę. Amen.